Witajcie kochani. Kolejna lekcja zrobiona wskutek tego, że jedna osoba z was, z oglądających, Destroy Stream, poprosił mnie, żeby po prostu zrobić filmik pod tytułem w skrócie jak tłumić konkretne struny, jak doprowadzić do brzmienia konkretne struny, a wytłumić te, które właśnie, których nie chcemy. Czyli tłumienie wybranych strun. No właśnie, to jest bardzo, bardzo istotne, bo tłumienie strun jest również ważne też przy graniu na czystym kanale, jak i granie podczas grania na przesterze. No, co innego jest, gdy gramy akordami, prawda? Wtedy uderzamy przez wszystkie struny i wtedy jest git, no nie? Co teraz, jeżeli my chcemy grać wybrane konkretne struny? Przestawię kamerę w dół i zaraz będziemy jechać dalej. O, no patrzcie, no czyli tu mamy dwustopniowe tłumienie tak naprawdę, bo jedna rzecz to jest tłumienie nadgarstkiem. Poprawię się trochę. Jedna rzecz to jest tłumienie nadgarstkiem. Na przykład biorę tylko strunę u was najgrubszą, czyli szóstą i piątą. I teraz nic innego nie brzęczy, jak grałem. Dość mocny przester tutaj mam. No ale właśnie, jedna rzecz to jest tłumienie nadgarstkiem. Czyli każdy dźwięk, który wydobywam z gitary, na przykład szóstą strunę najgrubszą. O. Tłumię. Bez tłumienia brzmi tak. Ok. Z tłumieniem brzmi tak. Teraz, dobra, mamy pustą strunę, no to nie jest problem. Teraz, co w przypadku, gdy mamy pozostałe struny? To robimy tak, że jedna rzecz, tłumimy tu nadgarstkiem, druga rzecz, że tłumimy, ja to robię tak, że tłumię właściwie wszystkimi palcami. Że nie na przykład tylko 5-7, wyciągam tylko te i sobie... I że sobie te wyciągnę. No nie, właśnie, nie. Znaczy tak jest problem. Bo wyciąganie tu palców tych konkretnych i naciskanie tylko takimi konkretnymi powoduje, że zaczyna mi się spinać. A jak kładę pierwszy palec na wszystkie, w poprzek całą, robię taką poprzeczkę. Teraz nic nie brzęczy. Robię taką poprzeczkę, a te dźwięki, które chcę sobie zagrać, to oczywiście używam palca pierwszego. On dociska dźwięk ten, który potrzebuje, ale ja jeszcze robię coś takiego, że on dotyka delikatnie najgrubszej struny. Tłumi, a pozostałe struny, na przykład struna czwarta, trzecia, druga, pierwsza, też tłumi. Tu się nic nie wydobywa z nich. Nic się nie może wzbudzić, gdy... O! Jak nie trzymam, to się wzbudzają, nawet jak mówię. O, bla, bla, bla. Czy coś stuknę. A tak nie ma nic. Chyba, że to... O, jak mówię, teraz się nic nie dzieje, chyba, że właśnie... uderzę, dlatego jest ważne jeszcze, żeby tu stłumić, bo jakbym w ogóle zabrał ręce, jedno tłumienie tu, drugie tłumienie tu i teraz jest zupełna cisza. Czyli na przykład gram na strunie piątej i czwartej. Teraz jest sprawa taka, że jeżeli ja tłumię sobie i tą ręką, to ja mogę uderzać nawet... Ja uderzam po wszystkich strunach, tylko wskutek tego, że one są wytłumione, to po prostu nie puszczają dźwięku. Szybko jeszcze tłumię tutaj, bo jakbym dostawił...
widzicie, ja uderzam po wszystkich strunach, więc szumi to, wnerwia mnie. Najważniejsze jest to, żeby po prostu użyć też lewej ręki jako wytłumiacza. Bo jeżeli łapiemy jakiś konkretny 5, 7, czy tutaj, czy 4, 6, czy cokolwiek innego, to po prostu jest tak, że... ale ptaśki śpiewają. To jest tak, że i tak muszą wybrzmieć te wybrane dwa dźwięki, czy wybrane trzy dźwięki, które tam mamy, czy jakieś inne trzy dźwięki. One muszą wybrzmieć, ale ten pierwszy palec, on zawsze się położy fajnie na pozostałych strunach. Teraz na przykład robię na przykład power chord na u was najgrubszych, czyli 6, 5, 4, a pozostałe trzy struny, trzecia, druga, pierwsza, jest wytłumiona. Nawet uderzam teraz czwartą, trzecią, drugą, pierwszą. No i którą słychać? Tylko czwartą. Inaczej nastrojoną gitarę, trochę dziwnie brzmi, ale to też jest taka, tak samo zasada, bo tak, jak łapię power chorda, a jak teraz gram melodyki, no to wypadałoby też robić, że wypuszczamy tylko te dźwięki. Tutaj bardziej służy już nam nadgarstek z prawej ręki, bo jak chcemy jakąś melodykę, jakie fajne. Właśnie. Tutaj po prostu powoduje tak, że gram na wybranych strunach, ale tłumię te pozostałe. Już sam fakt, że ja układę tą rękę i te palce, patrzcie na te palce, palec mały tłumi od razu już strunę pierwszą i drugą. Palec, znaczy część nadgarstka, ta górna, tłumi struny najgrubsze, więc jakby wypuszczam tylko te dźwięki, które potrzebuję. Tak, bo ja bym zagrał tutaj coś tak i puścił i w ogóle zabrał prawą. Tak, co prawda mi akurat w Guitar Rigu fajnie bramka szumów wycina wszystkie te. Tak by wyglądało zupełnie bez bramki. Tak, czasem tak jest we wzmacniaczach, gdzieś mamy, coś nam się przebija, nie ma bramki szumów. Teraz z bramką nie ma tego, ale niemniej jednak wzbudzanie się dźwięków. Bramka nie może tłumić tak, żeby w ogóle dźwięki wytłumić, bo wtedy w ogóle nic nam nie wypuści, no nie? Ja sobie zerknę, co tutaj jeszcze ten Destroy Stream pisał, bo nawet nie wiem, czy... Niby dobrze tłumię, ale jednak źle, bo nie wybrzmiewa dźwięk. Mam wrażenie, że tłumię strunę szóstą, a piąta i czwarta wtedy jakoś dziwnie gra, a jak nie tłumię, tylko lekko nad strunami uderzam, to jest normalny, czysty dźwięk. Nie wiem, czy dobrze wyłapuję, o co chodzi, bo czasem jest tak, że jak uderzamy w struny... Nie wiem, może tu chodzi o to, że gdzieś dotkniesz i... Może też chodzi o to, że jak tłumisz tu prawą ręką, tylko że przesuwasz się tu, no to wychodzi jakiś nie za bardzo. Ważne, żeby przed... Najlepiej tak mniej więcej mostek, a przetwornik to najlepiej po środku trzymać nadgarstek. Jak trzymam za daleko, to wybrzmiewa, nic się nie dzieje. Jak trzymam za blisko, to po prostu flażolet robię.
Destroy Stream, jeżeli oglądałeś ten filmik, to powiedz, czy to cię zadowala, czy nie. Jeżeli nie, to spróbujemy jeszcze jakoś to bardziej to ugryźć. Dzięki za uwagę, na razie.